Trzymaj. Sławusz, o Boże. Panowie, on jest martwy, ale można trochę delikatniej. Weź. Grzeczny chciał być. No, weź, to jest wanusz pańska skórka. No lubisz przecież, weź no. Nie, nie będę brał niczego od ludzi, co tylko doły kopią. Jak ci się tak doły spodobały, to możemy ci tu następny zadara sporządzić. Dobra, zostaw ich. Nie chciał pieniędzy płacić, to niech se sam resztę sporządza. Ale panowie, kto wieko zamknie? No kto zamknie? A kto zapłaci? Amen. To ja schowam tą pańską skórkę dla ciebie. Przepraszam, mamuś. To są przyjaciele Jędrka i ja nie wiedziałem, że będą robili problemy z pieniędzmi. Ładnie w tej marynarce, nie? Zawsze mu szczęście przynosiło. Taki wzbudzał w niej zawsze zaufanie. Teraz też wzbudza. Tak wygląda, patrz, jakby przyszedł z pracy, nie? Położył się, jakby zaraz miał wstać. Tak, ja go nieraz widziałem, jak wracał. Widziałem go też w gorszym stanie. Chyba. Co widział? Co, synuś? Nawet pogrzebu nie potrafisz mi wyprawić. Zamknij się! A co, zabijesz mnie? Nawet tego nie potrafisz zrobić. Tyle razy krzyczałeś, daj nam spokój, idź precz. No i co? No jak teraz zapewnisz matce ten wspaniały świat? Wspaniały dom, o którym tyle paplałeś. Że niby, gdyby nie ja, tak? A teraz nawet domu nie będziecie mieli. Bo nawet czynszu nie płaciłem, długów nie płaciłem. No i co się tak gapisz? Co, marynarkę moją chcesz, ha? Przywdziejesz ją i tak niedługo ją przywdziejesz. Zamknij pies, gnizą! Niedługo podgniję, ale jeszcze trochę popatrzę. O, matka głupia, a ty? Cipa jesteś. Cipa! Matka głupia, ty cipa! Baluś, co jest ci? Już dobrze, dobrze. Wszystko będzie dobrze, masz. Wsadź mu tam kwiaty te. Idź, wsadź mu to. I masz tu jeszcze mu połóż. Setkę mu przyniosła. No. Thank you.
Testa? Aha. Walery, no nie przejmuj się, no. Załatwimy ci zasiłek, jakąś rentę. Wiesz, nie rezygnuj ze szkoły, no to do 26 lat będziesz ciągnął rentę za ojca, nie? No. Długi przeszły na nas. Mieszkanie zabrali. No, no spójrz na nią. Pukałeś? Następnym razem dzwoń. Przecież dzwoniłem. No słyszałam, dlatego otworzyłam. Przyjechaliśmy... Na górę po schodach po lewej stronie. Płatne z góry plus kaucja za lustro 100. Co tak patrzysz? Dobra, 50. No co, lubię się potargować. Rozłożę na 5 razy. Ja nie potrzebuję lustra. Chcesz mojego lustra? Ale ono tam musi być. No to ja za niego nie będę płacił. No to ja zapłacę. A to pani nie jest właścicielką tego mieszkania? Jak to nie? Ja jestem panią tego domu. Pieniądze w kopercie podpisane kto? Za ile i za jaki miesiąc? Ja to muszę wszystko wciągnąć w akta własności. No, na górę po schodach, po lewej stronie. Nie dzwoni. Głucha nie jestem. Ja mam pieniądze za 2 miesiące z góry. Instrukcję dostał? Dostał. Do koperty. Ja nie mam koperty. Niech pani weźmie tak. Jak ty do mnie mówisz? Krystyna. 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 Nie mam długopisu. Walery. Dopisz tu, że koszty za lustro ponosi Krystyna. Koszty za lustro ponosi Krystyna. Ja, wszystko powinno się zgadzać, przeliczałem z 10 razy. Długopis? Ja nie lubię kleptomanów. Na górę po schodach, po lewej stronie, tam gdzie jest lustro, za które od teraz ja płacę. Pa. Łap Walosz.
A ten dlaczego tam stawiasz? Za fatygę. Bez piwa też bym ci pomógł, dobrze wiesz. Na opał. Słucham? No, ten karton idzie na opał. No. I po wszystkim. Po wszystkim będzie, jak się stąd zabierzemy. Ona tak nie może. Pomóc się rozpakować? Nie, nie otwieram kartonów. Ja znajdę coś nowego. No ale daj spokój. No przecież dobrze, jest tanio, no. Jeszcze z renty ci zostanie. A wiesz, a może Matula się dorzuci, to sobie oszczędzisz. Czekaj, ja... On jest to dalej? Kto? Co to jest? Co? Wiesz co, jest jeszcze jeden pokój, ktoś wynajmuje. Dobra, to będzie wspaniały świat. Będzie dobrze, prawda? No, mnie się ta nuta podoba. Czekaj, on nie ma marynarki mojego ojca? To znowu. Pani syn. Słyszałeś? Nie. Głupia cipa! Nie wchodź tu, mamo! Cicho, synku, cicho. Nawet o tym nie myślę. Cicho. Ej, a czego ty tutaj? No ale co ty w ogóle robisz, no? Weź to zostaw, to jest piwo mojego kolegi. No to jest pokój mojego kolegi. Ja bardzo stanowczo żądam, żebyś opuściła to miejsce. A ty z jakiej bajki jesteś? Nie widzisz, że nos mi prawie złamał? Spokojnie. Często się pij. Jesteśmy współlokatorami. No. To rozumiem, Bożenka jestem. A ty się jakoś tak nie emocjonuj. Co jest? Co tak zdębiliśmy cię? No. Skąd ona zna moje imię? A to jest twój stary Waluś, tak? To jej stary. Ze zdjęcia poglądamy, he? No przestań, no! No co? Jak ty masz na imię? Ja walę! Skąd ty wiesz, jak mam na imię? Ezu, z czarnej kuli, tarota! Larki wodu wam sporządzę. Kim ty jesteś? Czarownicą z jędzą, wiedźmą, poczwarą. No nie widzisz, Waluś? Co ty, synuś, tak się patrzysz na mnie? Jest dobrze wszystko, nie bój się, ja tam się nie wybieram. Jest dobrze, jest bardzo dobrze, jest dobrze. Jest ślicznie. Co? Mamuśkę się sprowadziłeś, tak? Olek, jak ją pozna, nie będzie wesoło. Jak się z nią zatańczy, zobaczysz. Krystyna? Krystyna? A może się jednak nie myliłam? Jędruś, co myślisz? Skąd znasz nasze imiona? Jak to skąd? Zdjęcia były podpisane. To ja, Bożenka. No może troszeczkę się zmieniłam, jestem trochę poturbowana, ale to ja. To ja. Dziewczyna, z którą chciałeś spędzić resztę twojego życia. Bożenka, to ty? Szukałem cię. Mm.
będzie. A co, wiesz, co powiedziałem gwiazdy? Dziwa, dziwa, dziwa. Znów wrócił z libacji. I zażądał ode mnie papierosa. Ja ci dam papierosa. Siadaj. Głupi Olek zapomniał, że 4 lata nie palił. Bo nie lubił. A ty lubisz? Co, no nie wiem, jeszcze mnie nie poczęstowałeś. Chwila, niech to coś znajdę. Walery, weź no wyjdź jeszcze na chwilę, zobacz, co ta matka porabia. Nie żyje. To co z rentą? Krystyna nie żyje. Dobrze, że jej za czynsz nie daliśmy. Ona nie żyje, no! Nędzi się tak, jeszcze się obudzi! A co? Martwa w stanie! Nie panikuj! Jędrek zaraz coś wymyśli. No ja myślę. Wiem. Zakopiemy ją w ogródku. Nie, trzeba wezwać pogotowie, policję. No kto się będzie staruchą przejmował? Ci pan jest Cipa. To on ją zabił. Nie rozumiesz. Kobieta padła i nikt tu jej nie będzie szukał. To jakieś kompletne pustkowie jest. Nigdy jej nie odwiedzał, nigdzie nie wychodziła. Tym lepiej dla ciebie. Od teraz dom jest twój. Ja tu byłam pierwsza. Dlatego Walery cię nie wyrzuci. No będziecie tu mieszkać razem, a ja cię będę odwiedzał. Jesteś boski, Jędrzej. Wspaniały pomysł. I mama. To będzie nasz wspaniały świat, to będzie wspaniały świat. No widzisz, a ty tych kartonów nie chciałeś rozpakować. Bożenko, gdzie łopata? Sauruk! Pachnięte lustro! 7 lat nieszczęścia! Trzeba zakopać! Żeby nie oddało tych twarzy wszystkich! Żeby nie wylazło to, co wcześniej wlazło! Tam Sauruk, żeby nie wylazło to, co wcześniej wlazło. Żeby nie wylazło to, co wcześniej wlazło. Żeby nie wylazło, siedź tu. Dobrze będzie. Gdzie ja leżeć? Tam za urok. Nie dostaniesz mnie. Nie oddam ci swojego odbicia. Stój tam! Jużeś! Nie dostaniesz mnie. Nie! Zbawienie.
zbawienie. Traktuj to jak zbawienie. A po co mi takie zbawienie? Krystyna! Krystyna. Krystyna. Krystyna! Chciałem tylko kopertę. Krystyna. 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 Bożenka. Przecież ja już cię nie uderzę. Nie zbliżaj się. Bożena. Jędrek. Miałeś mnie chronić. No. Tak, ale widzę, że to jest bardzo szczególna sytuacja. Czego to szukasz? Pokopać przyszedłem, grządki wyciągnąć. Daj sługa i spierdalaj, rozumiesz? Spierdalaj! To ty zabiłeś Krystynę. Ja? Tak. Może Krzysztof albo Krystofer. Nie. To ty zabiłeś... To ty zabiłeś Krystynę. Nie. Zakopałeś ją w ogródku. Nie. My wezwiemy policję i przyznasz się do wszystkiego. A motyw do dom. Nie. Tak. Nie. Tak, ona przepisała na mnie, a ty chciałeś, żeby na ciebie i się zdenerwowałeś i ją nie! zabiłeś. Zdejmij marynarkę. Co, podoba się moja marynarka? Skąd ją masz? Kupiłem. Dostał się do mnie na gwiazdkę. No to nie kupiłem. Zdejmij ją. Prosto. Zdejmij ją, powiedziałem, rozumiesz? Zdejmij ją! Wezwiemy policję. Powiemy, że sam się zabił. Chciał się bić i potknął. Nie, 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 nie. Zakopiemy go w ogródku. Tak będzie najlepiej. Na drogę na policję! Ciszej! 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 Ciszej, mama nie może usłyszeć, no! Matka nie może niczego usłyszeć, no! Ciszej! Ciszej! Ciszej, żena! Jędrek. Cicho, Bożenko! Jędrek. Bożenko. Nie no, na tobie normalnie można polegać. Jędrek! Jędrek, no! Jędrek! Jędrek? Jędrek! Jędrek, no!
skrzydła główkę. Przemienię. Przykład mi nóżkę. Wieje. Zimno. Bardzo wieje. Przyklep mi główkę. Przemienię. Widzisz, synuś, mamy swój domek na prerii. Jest pięknie. I wschód mamy, i zachód mamy. A jak się tak rozbujam, to wszystkie gwiazdy mogę policzyć. Jest pięknie. A wiesz, Waluś, na północy posadzimy twoje ulubione kwiatki. Waluś, a jakie są twoje ulubione kwiatki? No powiedz. Kocham cię, mamo. Ja cię też kocham, synku.